Zdarza Ci się pracować w różnych miejscach, strefach klimatycznych i pod każdą szerokością geograficzną? Dobrze więc, że oglądasz to wideo. Podpowiemy Ci, co zrobić, by Twój komputer i wszystkie dane na nim zapisane pozostały tylko Twoje. Firmowe dokumenty, faktury, ważne prezentacje i inne dane są często warte dużo więcej niż sam komputer. Zgodzisz się? Dlatego już od początku pracy z nowym komputerem pamiętaj o zaszyfrowaniu dysku. Kolejny krok – kopia zapasowa. Dzięki niej, gdziekolwiek nie pojedziesz i cokolwiek się nie stanie, Twoje dane pozostaną bezpieczne. Gdzie ją zrobić? W chmurze czy na dysku zewnętrznym? Najlepiej jedno i drugie. Teraz wygaszacz ekranu z hasłem. Na czas podróży ustaw możliwie szybkie jego włączanie się. Jeśli masz czytnik linii papilarnych, to idealny moment, by go skonfigurować. Znasz sformułowanie „to był moment”? W przypadku laptopa pasuje idealnie. Tyle zwykle wystarczy, by w tajemniczy sposób znikł na zawsze. Miej go zawsze na oku, a jeśli nie możesz, trzymaj go w zamkniętym pomieszczeniu. A na zwolenników kradzieży danych na Sprintera miej w pogotowiu linkę Kensington. Cenisz styl? Cenią go również złodzieje, dlatego czasem lepiej schować komputer w skromny, ale mocny plecak czy teczkę. Telekonferencja firmowa? Ciekawskim osobom trzecim podziękujemy. Na szczęście są rozwiązania, które ograniczają grono odbiorców tylko do tych naprawdę zaproszonych. Skończyłeś rozmowę? Zabezpiecz kamerkę i nigdy, ale to nigdy, nie ufaj nieznanym sieciom. Gdy nie korzystasz z komputera dłużej, wyłączaj go, a nie tylko usypiaj. Wszystko się udało? Prezentacje przedstawione? Umowy podpisane? Dane wciąż bezpieczne? Gratulujemy! A podczas kolejnej podróży też możesz na nas liczyć. Do zobaczenia!